Dobry wieczór, to jest audycja Młode Głowy w czwórce. Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, bo naszą gościnią jest nie kto inny jak Martyna Wojciechowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwól, że zacznę od kilku słów na wstępie, bo dosłownie dwa tygodnie temu obchodziłaś 50. urodziny, a co za tym idzie piąta rocznica założenia Fundacji Unaweza. Tak, bo to jest dokładnie ta sama data, 28 września. Tak jest. No i to nie koniec jubileuszy w twoim życiu, bo to też 15. sezon Kobiety na krańcu świata. Tak. Jak byś odniosła się do tych jubileusz, co co te projekty wniosły do twojego życia. Myślę, że to jest taki moment dobry na podsumowania, ale oczywiście nie takie podsumowania, które mają świadczyć o tym, że ja jakoś tam zwalniam albo no kończę działalność, nie, wręcz przeciwnie. Te podsumowania mają służyć temu, żeby objąć Rozumiem i sercem to, co się wydarzyło przez te 50 lat mojego życia, przez te 15 lat spędzonych na planie programu Kobieta na krańcu świata i przez te 5 lat, od kiedy powstała Fundacja Unaweza. I żeby docenić to, co było dobrego, zastanowić się też nad tym, w jakim kierunku zmierzamy, a plany mam i mamy, jako cały mój zespół, Ogromne i w ogóle nie, nie zwalniam i nie tracę apetytu, więc y, powiem ci tak y, z głębi serca, to jest najlepszy czas w moim życiu. Nigdy nie było tak dobrze, więc jakbyś chciał zapytać, czego mi życzyć z okazji urodzin. Czego ci to, życzyć? No właśnie tego, żeby było tak dobrze, jak jest żeby się to nie zmieniło. To tego ci życzę i wszystkiego najlepszego z okazji każdej, każdego z tych jubileuszy. <laughs> Trochę tych okazji, tak. Trochę się nazbierało. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, którym przewrotnie, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o życiowych niepowodzeniach, to jest audycja muzyczna. Ja zawsze moich gości proszę o to, żeby przynieśli ze sobą jakieś utwory, i też rozmawiamy o niektórych utworach. I mamy też w naszej audycji coś takiego jak kwestionariusz. To jest zestaw pytań do moich gości. On jest co tydzień taki sam. I czas na pierwsze z nich: pytanie do Ciebie: jaki utwór budzi w Tobie ważne wspomnienie, i jakie to jest wspomnienie? Taki utwór, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, to, no, to musi być utwór zespołu Metallica, mhm. który uważam najlepszym zespołem na świecie jest. Koniec kropka. Ym, I utwór Nothing Else Matters. Ym, samo przesłanie tego kawałka to jedno, ale też 91. rok, Stadion Śląski w Chorzowie. Mój taki, wiesz, pierwszy, taki prawdziwy, duży koncert. Na Byłam na wow. tym koncercie, będąc młodą dziewczyną bardzo, więc cieszyłam się, że rodzice mnie puścili. I to jest z jednej strony takie, właśnie, takie doświadczenie samodzielności, a z drugiej strony moja ukochana kabela, która no trudno uwierzyć, grali wtedy jako support przed ACDC. Wow. Tak, były takie czasy, wyobraź sobie. I kiedy, kiedy był ten, ten utwór Nothing else Matters, to ja po prostu pamiętam to wzruszenie, aż mi łzy pociekły ze wzruszenia. I na koncercie Metaliki, który był na stadionie narodowym w Warszawie, no wiesz, wiele lat później, hmm. Ja znowu poczułam te emocje i znów się tak wzruszyłam, że aż, że aż się popłakałam ze wzruszenia, ale piękne przesłanie o tym, co w życiu tak naprawdę jest ważne. No to teraz dla Państwa, dla Was, Metallica i Nothing Else Matters, myślę, że ciarki pojawią się u każdego. Wiesz co, Martyna, jak właśnie sobie myślę, Martyna Wojciechowska to ja mam taki obraz przed oczami, kobieta sukcesu, spełniona zawodowo, spełniła na pewno wszystkie swoje marzenia. No bo zdobyłaś koronę ziemi, czyli wszystkie szczyty najwyższe na każdym kontynencie, weszłaś na Mount Everest półtora roku po złamaniu kręgosłupa, ukończyłaś Rajd Dakar. Przez 20 lat byłaś jedyną Polką, która tego dokonała, i ja potem widzę w sieci taki Twój cytat. Jestem stworzona z porażek, z tego, co mi w życiu nie wyszło, albo co sama spieprzyłam. I ciężko <laughs> mi to sobie wyobrazić, naprawdę. Słuchaj, to bardzo dobrze, że to jest takie zderzenie, bo. Y Taka jest prawda. Mhm. Oczywiście, że w mediach najwięcej mówi się o sukcesach. Taka to jest też kultura. Wiesz, mało życzliwa, i też w kontekście projektu Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym. Ja bym bardzo chciała jasno wszystkim powiedzieć, że to nie jest cała prawda, to co widzicie w internecie. I też to, że tak często ludzie się na swoich kanałach social mediowych dzielą właśnie tymi sukcesami. Byłem, widziałem, wiesz. Życie moje i wielu osób, które znam, które ja osobiście też uważam za ludzi sukcesu. Oczywiście musimy zdefiniować, co jest sukcesem, mhm. bo to, to nie jest kwestia liczby nagród i pieniędzy zgromadzonych na koncie, tylko to jest jednak to poczucie, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i otoczony właściwymi ludźmi to jest dla mnie sukces. Ale ta droga do sukcesu jest naprawdę. Naznaczona wieloma trudnościami, wieloma wyzwaniami, wieloma rzeczami, które mi po prostu nie wyszły, albo które, zacytuję sama siebie, po prostu spieprzyłam. I, i, I gdyby zresztą wszystko to, co sobie założyłam, mi wyszło, to dzisiaj nie byłabym tu, gdzie jestem, nie siedzielibyśmy przy tym stole i nie rozmawiali. Więc jakby to się jednak wydarzyło po coś. A myślisz, że my umiemy rozmawiać o porażkach? Nie, 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 to znaczy w ogóle w polskiej kulturze jest jednak taki kult, wiesz, z jednej strony sukcesu, ale z drugiej strony my też nie mamy tego, co mają na przykład Amerykanie, tak? że Aha. się lubią chwalić i my jesteśmy takim miksem. Z jednej strony jesteśmy wychowani do skromności, do mówienia przepraszam, proszę, szczególnie my dziewczynki potem, a kobiety również, żebyśmy jednak odstały swoje w kolejce. Jak mówimy za głośno, to znaczy, że jesteśmy wyszczekane. Albo roszczeniowe, więc to jest z jednej strony taki kult właśnie skromności tak? i grzeczności, tak? bądź grzeczna, grzeczny, części mhm. do dziewczynek, bądź grzeczna, ale z drugiej strony też nie umiemy przyznać się do błędów, nie umiemy czasem przeprosić za te błędy, a to jest kluczowe w relacjach z ludźmi i trzymamy taką fasadę, trzymamy taką maskę, że w ogóle jesteśmy świetni i wszystko idzie ekstra. A nie zawsze tak jest. Powiem szczerze, często tak nie jest. I teraz ważne jest, żebyśmy się otworzyli na tyle, żeby mówić otwarcie w ogóle o swoim życiu, o naszych doświadczeniach i również w tym o zdrowiu psychicznym. Czy ty pamiętasz swoje pierwsze niepowodzenie? Co to było? Słuchaj, pamiętam, to były takie emocje. To jest moje pierwsze w ogóle wspomnienie, które mam, mm -hmm. takie bardzo silne. Postanowiłam, że ucieknę z domu. Naprawdę? Tak, tak. I wybrałam sobie miejsce. Chciałam uciec na pobliską stację benzynową. A ja ile No właśnie, to jest cały kruczek w tej opowieści, wiesz, bo ja zanim jeszcze do tego dojdę, tylko ci opowiem, że wiesz, na tej stacji się działo tyle wspaniałych rzeczy. Tam były tiry na zagranicznych rejestracjach, to była trasa wylotowa na Poznań, a dalej na Berlin, Wielki Świat, wiesz, nie mieliśmy paszportów, nie mogliśmy podróżować. Ja pomyślałam, że ja tam się właśnie udam. Były też flipery, co było w ogóle chyba najważniejszą rzeczą na tej stacji benzynowej. Nowej. Nie wiem, czy wiesz, znasz flipery? Nie. Naprawdę? No nie. O matko, to tylko moje pokolenie grało w flipery. takie, wiesz, że naciskasz i kulka się tak odbija. A, to wiem. Tak, nie, to dobra, było to takie wiem. ekscytujące. To, to była okay. jedna z niewielu rozrywek, wiesz, nie było tam PlayStation i różnych rzeczy. Więc ja spakowałam się, rozejrzałam się, żeby na pewno nikt nie zauważył, że ja wychodzę i uciekłam. I zostałam powstrzymana przez, przez moją mamę i byłam bardzo rozczarowana. I tak, rzeczywiście tutaj cała rzecz polega na tym, że miałam wtedy jakieś trzy, może cztery lata. Wow. Rodzice nie są zgodni, ale to była moja pierwsza, Kacper, świadoma decyzja, że ja uciekam z domu. I mama mnie zapytała, dziecko, ale dlaczego nie powiedziałaś, to byśmy cię zawieźli na tę stację. Ja powiedziałam, nie, że ja tak, wiesz, wielki świat, ale tak po swojemu. I to była taka ważna lekcja, że trzeba się lepiej przygotować czasem do różnych tego typu ekscesów. I to jest moje pierwsze takie wspomnienie, że mi się to jednak nie powiodło, tak? Że to jednak, że ja nie dotarłam w to miejsce przeznaczenia. Ale drugie wspomnienie, które było trudne, dzisiaj się z tego śmieję, ale było trudne. Ja zostałam wyrzucona z przedszkola. O! Serio. Byłam małym dzieckiem. Pamiętam, że z workiem, wiesz, z muchomorka i z kucykami w ogóle szłam do tego przedszkola, taka przejęta. I, i bardzo mm, rzeczywiście miałam trudności, żeby się tam zaadaptować. I usłyszałam pewnego dnia, jak pani mówi do mojego taty, że mm, to dziecko się właśnie nie socjalizuje, że się nie nadaje do przedszkola i proszę więcej jej nie przyprowadzać. Tak w skrócie. Mam nadzieję, że dzisiaj by się to już nie mogło wydarzyć, ale wtedy. Wtedy wiesz to co usłyszałam bardzo osiadło w mojej głowie natomiast no cóż spędzałam inaczej dzieciństwo i eksplorowałam świat po swojemu a potem w szkole na studiach już tak spokojniej oj nie no potem jak ja się odpaliłam to był naprawdę mm, byłam buntowniczką yy, byłam <ścoughs> byłam Wymagającym chyba młodym człowiekiem. Na szczęście mhm. mam bardzo cierpliwych rodziców. Dobra, mamę, mam cierpliwą. Tata po prostu o wielu rzeczach nie wiedział, o. bo to ukrywałyśmy. Ale wiesz, moja córka jest po prostu tak spokojna, kiedy ja porównuję ją teraz, a ma prawie 17 lat, to, to jest aniołem. Natomiast byłam buntowniczką, bardzo chciałam iść swoją drogą, ale też, wiesz, na przykład dobrze się uczyłam, więc jakby w tym sensie nie sprawiałam kłopotów. Wiedziałam, co chcę robić, a czego na pewno nie chcę robić. Chciałam być wtedy wyścigowym kierowcą motocyklowym. Mhm. Miałam 10 lat, kiedy powiedziałam to głośno i też pamiętam te reakcje, jak wszyscy się śmiali z takiego marzenia, z takiego planu. I wiesz... I wiele miałam takich momentów też porażek potem nawet na mojej drodze takiej edukacyjnej. Na szczęście nie zaważyło to na moim życiu i tu chcę powiedzieć ku pokrzepieniu serc młodych ludzi. Naprawdę to, że miałam jedynkę z fizyki na półrocze w pierwszej klasie liceum... To nic nie znaczy. Nijak nie, nie rzutuje na moje życie, tak więc jest. naprawdę nie róbmy sobie takiego ciśnienia. Więc dużo było takich przeszkód, ale ostatecznie... Wyszło dobrze. A ja słyszałem, że po drodze nawet był epizod, gdzie chciałaś zostać modelką. Jejku, czego ja nie chciałam? Kacper. To znaczy, zacznijmy od tego, że nie dostałam się w ogóle na studia, na które się chciałam dostać. Znaczy, na te, co marzyłam, żeby się dostać, to w ogóle nawet nie podeszłam do egzaminów okay. na medycynę. Też tak bywa. To dzisiaj nie wiem, czy to była. Ja też się nie dostałam dobra... na medycynę. Tak? Próbowałeś? No, Próbowałam. A wiesz, ja nawet dostałem. nie podeszłam do egzaminów. No. Znaczy, no nie było egzaminów w A no tera, tak, maturera. ja miałam jeszcze czas taki, że trzeba było zdawać mhm. egzamin. Okej, okay, no potem nie dostałam się na dziennikarstwo, yy, zabrakło mi punktów, gdzieś chcieli mnie przerzucić, ja się wtedy obraziłam, co za świetny pomysł. No i y, ostatecznie y, studiowałam coś innego niż planowałam, zarządzanie, <grywania> ekonomia, w ogóle kto by pomyślał z takimi słabymi ocenami z matmy. Ale był taki moment, że ktoś mi zaproponował, żebym pracowała jako modelka i ja y, poszłam w to. I tak mi się wydawało, że też y, dzięki temu uzyskam samodzielność, ale czułam się tylko coraz bardziej i bardziej ograniczona. Jakby cały czas słyszałam jaka powinnam być, że w ogóle nos to nie i, i że mam go zoperować i w ogóle schudnąć. Cały czas miałam schudnąć, to pamiętam, że to było straszne. Y, i miałam takie poczucie, że ja jestem wciąż niewystarczająca, że w ogóle nie jestem w stanie się wpasować w jakiś model zachowania, ale wyglądu przede wszystkim, którego ktoś ode mnie oczekuje i zawróciłam z tej ścieżki. Czyli mówiąc krótko, no nie wyszło mi, tak. Tak. nie zostałam modelką i całe szczęście. To znaczy byłam przez chwilę, ale, ale potem pomyślałam sobie, ok, ja będę na okładkach tych magazynów, bo wtedy rodził się też taki rynek wydawniczy, te lata 90. Ale nie dlatego, jak wyglądam, ale dlatego, kim jestem i co mam do powiedzenia. I tak się stało. I To jest najcenniejsze. Chciałbym cofnąć się troszkę w czasie do tyłu, do 2004 roku, bo wtedy w trakcie nagrania programu Misja Martyna na Islandii doszło do tragicznego wypadku. I możemy o tym porozmawiać? Tak, tak, jasne. Doświadczyłaś wówczas wielu strat. I myślę, że to będzie inspirujące, bo. Co pozwoliło ci uporać się z tymi stratami i tak naprawdę, jak po takim kryzysie wrócić do jakiejkolwiek równowagi mhm. w życiu? Wiesz, to był wspaniały czas w moim życiu, bo ja bardzo wcześnie zaczęłam pracę jako dziennikarka w telewizji, program Automaniak, program Big Brother. Wiesz, no, życie usłane po prostu sukcesami. Yy. Robiłam wtedy już na własnych zasadach program podróżniczy Misja Martyna, i wydawało mi się, że ja płynę na takiej wysokiej fali, że już po prostu lepiej być nie może. No i właśnie w takich momentach czasem przychodzi lekcja bolesna, taka lekcja pokory. I kiedy byliśmy na zdjęciach w Islandii, może nie każdy zna tę historię, kierowca samochodu wpadł w poślizg, i w, w tym wypadku. Jeden z moich operatorów siedział z przodu, Witek był ciężko ranny. Ja złamałam kręgosłup. Jeszcze wtedy, oczywiście, w trakcie wypadku i zaraz po, nie zdawałam sobie z tego sprawy. A Rafał, mój przyjaciel, operator, który siedział obok, i ja właściwie taka zwinięta w kłębek na jego kolanach spałam, kiedy, kiedy zdarzył się ten wypadek. Rafał zginął na miejscu. Pamiętam, jak próbowałam go ratować. Pamiętam, że wypierałam w ogóle myśl, że coś naprawdę się stało, że to był jak zły sen i kurczowo chciałam go trzymać po tej stronie, ale prawda jest taka, że umierał na moich rękach, a ja nie byłam w stanie zaakceptować tej myśli i przez jakiś czas jeszcze nie byłam w stanie. Kiedy to do mnie dotarło, poczułam, że mój świat się. Skończył, tak? że to jest coś, z czym ja sobie już nie poradzę. Dlatego, że weszłam w taką narrację, że. I to niestety jest doświadczenie czasem osób, które przeżyją jakąś tragedię, traumę, że mają poczucie winy. Nie, nie czują się szczęśliwi, że ocaleli, tylko że zadają sobie pytanie, dlaczego ja. I tak było. Konkretnie w tym przypadku. Rafał osierocił trójkę dzieci, miał wspaniałą żonę. Ja jakoś takich miałam poczucie, że to jego życie jest pełniejsze niż moje i. I dlaczego ja w związku z tym przeżyłam? Więc y, dzisiaj wiem, że, że miałam poważną depresję, która nie została zdiagnozowana, i dzisiaj wiem, że powinnam była wtedy sięgnąć po profesjonalną pomoc. Nie zrobiłam tego. Wydawało mi się, że ja sobie z tym poradzę sama. Pracowałam jeszcze więcej, więcej. Próbowałam to zagonić, tak? wypełnić czymś to, to moje życie, ale fakt, faktem, że to był przełomowy moment i zresztą tak się składa, że rozmawiamy dzisiaj wieczorem, a, a jutro, y, 17 października, jest rocznica tego wydarzenia, wypadku i śmierci Rafała. Dokładnie 20 lat temu ten wypadek miał miejsce w Islandii. I to taka, taka też klamra, która zamyka w jakimś sensie tę historię. I wiesz, no podniosłam się dzięki moim bliskim. Dzięki przede wszystkim mojej mamie, która bardzo o mnie walczyła. Ja miałam... Ja byłam w, bardzo mrocznej dolinie, przez którą szłam przez bardzo, bardzo długi czas. Nie widziałam w ogóle nawet jednego promienia słońca, i myślałam, że to się nigdy nie skończy i że to w ogóle to moje życie nie ma sensu. I z jednej strony postanowiłam przeżyć dwa życia, jakby moje i Rafała, zrobić dwa razy więcej i poświęcić też to moje życie czemuś większemu, żeby nadać mu sens, żeby w jakimś sensie usprawiedliwić w ogóle to, że to ja jestem tu na Ziemi. Ale z drugiej strony też wiesz, musiałam się uporać zarówno ze swoją psychiką, jak i z ciałem. Miałam złamany kręgosłup, leżałam najpierw w szpitalu, potem, potem jeździłam na wózku inwalidzkim i wciąż słyszałam od lekarzy, że już nie wrócę do pewnej... pewnej do pewnych moich marzeń i do pełnej sprawności. Więc powiedzieli, nie będzie już wspinaczki, pani Martyno, nie będzie jazdy motocyklem, nie będzie tych wszystkich szalonych rzeczy, ale na pewno znajdzie pani sobie coś innego w życiu. Więc dużo czasu zajęło mi, żeby wyjść z tej ciemnej doliny i w ogóle dostrzec jakiś promień słońca. I bardzo żałuję, jak już powiedziałam, że nie sięgnęłam wtedy po profesjonalną pomoc. Te 20 lat temu to też nie było tak dostępne jak, uh -huh. jak teraz i dlatego z takim przekonaniem namawiam wszystkich, żeby sięgać po pomoc, przyznawać się do tego, że mamy takie, a nie inne doświadczenia i żeby wiedzieć, że zawsze jest ktoś, kto może wyciągnąć do ciebie rękę. Powiedziałaś, że w takich trudnych chwilach w twoim przypadku najbardziej pomocna była rozmowa z bliskimi, z mamą uh -huh. y i myślę, że to trzeba właśnie otwarcie powiedzieć, że nie bójmy się poprosić o pomoc innych, bo bo ona naprawdę jest w niektórych sytuacjach nam potrzebna. A... Ale my się wstydzimy przyznać, tak. Kacper. Bo w ogóle to, czego się najbardziej boimy, to są opinie innych ludzi, co ludzie o nas pomyślą. Tak? I to jest naprawdę największy lęk dzisiaj człowieka niemal każdego, którego znam, a młodych ludzi w szczególności. Więc rzeczywiście ja myślę, że my, to, to, to moje pokolenie i starsze, mamy do wykonania kawał roboty, żeby przyznać się właśnie do swoich różnych niepowodzeń, do, do porażek, do tego, że coś zrobiliśmy źle, żeby umieć też pokazać tę swoją wrażliwość i też yy, opowiedzieć swoją historię z perspektywy osoby, która nie zawsze wszystko robiła dobrze i nie wszystko było sukcesem. Dlatego tak bardzo promuje tę ideę pokazywania młodym ludziom, że nie jesteśmy idealni. Nikt z nas nie jest. Jakby perfekcja nie istnieje w świecie. I, i czas o tym powiedzieć głośno. I otwarcie. I otwarcie. się. Myślisz, że e, na przykład muzyka może wpływać na to, jak regulujemy emocje? Bardzo. Bardzo. No to czas na drugie pytanie z kwestionariusza, mm -hmm. o którym wcześniej mówiłem. E, Jasne. Jaki rodzaj muzyki wpływa na twoje emocje najbardziej? Może to być utwór nawet taką. Ja mam słuchaj, taki rozstrzał y, od poezji śpiewanej Starego Dobrego Małżeństwa i Wolnej Grupy Bukowina przez y, y, heavy metal, jak już słyszałeś, czyli Metallica. Y, ale rzeczywiście każdy utwór wzbudza jakieś wspomnienia. Y, mam taki jeden utwór, który puszcza w momencie, kiedy mam spadek energetyczny i to jest y, Sia i Unstoppable. I ten kawałek potrafi mnie, wiesz, wydobyć z takich, z takich momentów, kiedy się czuję gorzej. I mam takie kilka pytań, które mogą być inspiracją dla młodych ludzi. Jakbyś miała dać przesłanie młodym osobom, które obawiają się, że ciągle popełniają błędy, ciągle spotyka ich niepowodzenia, to co byś im mogła powiedzieć? Że. Takie jest życie, że nie wszystko nam wychodzi i nie zawsze jest różowo, że y, z każdej tej ciemnej doliny jest wyjście y, i można przejść na drugą stronę. Y, I żeby, żeby pomyśleć o sobie z życzliwością, wiesz, to jest takie hasło, które ja promuję od bardzo dawna, czyli mhm. I am enough. Nie tak? tak. muszę być idealna, nie muszę być najmądrzejsza, w ogóle najbardziej zabawna, y, ale jestem wystarczająca. W tym jaka jestem, i w tym co robię. I to osobiście mi dało wielką ulgę. Natomiast wiesz, jak ja byłam, uwaga, takie zwierzenia, 50-latki, wiesz, kiedy ja byłam młoda, ale serio, czas, kiedy ja i moje pokolenie, kiedy dorastaliśmy, to były lata 80., lata 90. Wiesz, jak ja się porównywałam do kogoś, to to była koleżanka z klasy, no może z podwórka albo z tego samego miasta najdalej. Dzisiaj i mam tego świadomość, życie jest bardzo trudne dla młodych ludzi. Dla nas jest trudne, a dla tak. młodych ludzi w szczególności. Ta presja i to porównywanie się, to jest droga do A to jest jednocześnie droga, która prowadzi do kryzysów psychicznych, bo my też wiemy, że bierne scrollowanie feedu na social mediach powoduje, że wciąż jakby się porównujemy, porównujemy i myślimy, że wszyscy mają takie świetne życie, tylko nie ja, i wszystkim wychodzi, tylko nie mi, i to nie jest prawda. Serio, naprawdę, to nie jest prawda. Yy, I Zatrzymajmy się w tym kołowrotku i pomyślmy o tym, jakie mamy dobre strony, co potrafimy, w czym jesteśmy mocni. I bardzo bym chciała, żeby zmiany w ogóle w polskim systemie edukacji szły w taką stronę, żebyśmy bazowali na talentach i kompetencjach, a nie wiecznie korygowali to, czego nie umiemy, nie potrafimy, i żebyśmy czuli z tego powodu jakąś presję. No właśnie, Martyna, zapytaliśmy ludzi. Czy jest niepowodzenie, za które są wdzięczni losowi? To jest takie przewrotne trochę pytanie. Czy ty masz takie niepowodzenie, za które jesteś wdzięczna? Wiesz co, jestem wdzięczna Losowi za wiele niepowodzeń. Tak naprawdę to, że też nie dostałam się na te studia, na które się chciałam dostać, ja myślę, że ostatecznie zmusiło mnie to do poszukiwania zupełnie innych ścieżek i innych dróg i i choć wtedy to było trudne doświadczenie, ja dzisiaj uważam, że to wyszło na dobre, wiesz, to, że ja nie zostałam modelką, tylko poszłam inną drogą, to, to też jest dobre, tak? bo, bo znalazłam swoje miejsce w tej przestrzeni medialnej na zupełnie innych zasadach, więc ja mam wiele takich doświadczeń, za które jestem bardzo wdzięczna i... No nawet jestem wdzięczna, że niektóre moje związki nie wyszły, bo, bo jest bardzo dobrze i nie chciałabym, żeby było inaczej. Wszystko zależy od perspektywy. I oczywiście z wiekiem, z czasem y, nabieramy dystansu do, do pewnych wydarzeń, a w, w tamtych konkretnych momentach one się mogą wydawać końcem świata. I tu też bardzo zapraszam nas, starsze pokolenie, do tego, żebyśmy z życzliwością przyjrzeli się młodym ludziom, którzy doświadczają y, różnych osobistych. Y, na ich miarę tragedii, które z perspektywy człowieka dorosłego mogą wydawać się tylko jednym z wielu doświadczeń. Wiesz, zobaczysz, to kiedyś nie będzie miało znaczenia, ale dzisiaj ma. No dzisiaj to jest tak. po prostu koniec świata. Cały świat czasem dla tak. jakiejś osoby. Tak. Ja naprawdę namawiam do tego, żeby zresztą zgodnie z tym, na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna, Zauważyć czyjąś trudność, zapytać, nie oceniać, nie dawać rad, kiedy nie jesteśmy proszeni, i wyciągnąć pomocną rękę na zasadach, na jakich ta osoba jej potrzebuje. Czyli zapytać, czego ty ode mnie potrzebujesz i czego ty chcesz, co ja mogę dla ciebie zrobić. Powiedziałaś o szukaniu swojej drogi. Ty, jako bardzo doświadczona osoba, bo próbowałaś wielu rzeczy, tak jak opowiadałaś, to bardzo często jest tak, że młodzi ludzie. Albo nie wiedzą, co mają w życiu robić, albo mają za dużo pomysłów na siebie. Ja na przykład mam tak, że mam za dużo pomysłów na siebie i nie wiem, co mam z tym zrobić. Jestem w takiej trochę próżni, czy mam wszystkiego próbować, czy skoncentrować się na jednej, yy, jednej rzeczy. Nie wiem, co mam robić, naprawdę. Słuchaj, nie czuję się na siłach powiedzieć, co masz robić, ale podzielę się moim doświadczeniem, jeśli się to okaże przydatne, to super. Ja robiłam wszystko, mhm. serio, to znaczy miałam milion pomysłów i wbrew temu, co się mówi, że trzeba, wiesz, jeszcze w młodym wieku wybrać sobie ścieżkę i konsekwentnie... Hmm, no cóż, to nie jest moja historia. Ja... Ym, jak chciałam ścigać się motocyklami, samochodami, robiłam to, chciałam skakać ze spadochronem, nie wiem, nurkować, robić różne dziwne rzeczy w tej przestrzeni sportowej, to po prostu próbowałam mhm. i niektóre rzeczy okazały się nie dla mnie i Zrezygnowałam z tych, z tych planów i, i marzeń. Do niektórych wróciłam po latach, co też jest dowodem na to, że czasem po prostu trzeba coś odłożyć na półkę, pamiętać o tym marzeniu, ale odłożyć na półkę i zaczekać, aż nie wiem, dojrzejemy, albo okoliczności będą bardziej sprzyjające, ale też w sensie wyboru mojej drogi zawodowej, wiesz, inny przedmiot studiowałam. Czym innym się w życiu zajmuję, a ostatecznie y, przyszły do mnie pewne propozycje i oferty, których też się nie spodziewałam, mhm. więc ja, gdybym miała powiedzieć, co, co jest y, najlepszą drogą, to dla mnie próbowanie i doświadczanie. To znaczy, nie da się zdobyć doświadczenia bez doświadczania. Tak? A też na rynku pracy jest tak, że zatrudnimy kogoś młodego, dynamicznego, z doświadczeniem. No serio. Jakby po studiach od razu najlepiej. Najlepiej, tak. tak od razu po ale z doświadczeniem. 10 lat doświadczenia. Więc wiesz, to jest ważne, żebyśmy dali sobie tę przestrzeń właśnie na doświadczanie. Tak, popełnianie czasem błędów, robienie głupot, zawracanie z tej drogi, ale wiesz, no, życie jest po to, żeby żyć. Próbujmy różnych rzeczy. Czas na ostatnie pytanie z kwestionariusza. Już? No, o, niestety, jaka szkoda, niestety. tak tu jest fajnie u was w czwórce. No, bardzo się cieszę. Trochę e, u nas, no bo no, audycja no tak, młode Młody głowy w czwórce. Takie połączenie. E, gdybyś miała doradzić słuchaczom, jaki utwór dorzucić do playlisty młode głowy? Taki na spokojny wieczór, ale nie, dobra, niekoniecznie, po prostu jakbyś dorzuciła. Wiem, że pewnie masz sporo pomysłów, ale jeden. Mam, staram się być na czasie z, z takimi utworami, też których słucha moja córka i to jest rap głównie. Ja bym zwróciła uwagę na taki utwór Jeszcze w zielone gramy, co jest bardzo starym kawałkiem, ale w nowym wykonaniu Darii Zawiało w, głęboko po prostu trafiło to do mojego serca. O tym, że ciągle są szanse i możliwości, i warto próbować. Takim utworem, który uwielbiam i myślę, że dał ulgę też wielu młodym osobom, mężczyznom w szczególności, to jest Chłopaki nie płaczą. Przewrotny tytuł, bo de facto chodzi o to, że chłopaki płaczą, mają do tego prawo Oczywiście. i to jest kawałek BDSA i Tako. I też taki utwór, który często pytałeś, co mi przynosi ukojenie, jaki, jaki rodzaj muzyki, jaki utwór, to ten, ten właśnie, który za chwilę chcę wymienić, jest bardzo ważny. To jest Szczyl Magiera i Kacperczyki do wszystkich tych, którzy czuli się źle dziś. To jest taki utwór, który, który Zawiera y, ważne przesłanie, które jest głównym przesłaniem projektu Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym: że mamy prawo czasem czuć się źle, że to jest ok, nie być ok przez cały czas, że, y, że warto, żebyśmy zwrócili na siebie uwagę, byli obecni, byli dla siebie życzliwi, dla siebie i dla innych, i żebyśmy. Wiedzieli, że tylko razem możemy sprawić jednak, że ten świat będzie lepszym miejscem do życia. Jakkolwiek to brzmi, jakbym była nawiedzona, nie wiem, infantylna. Uwierzcie mi, ja jestem, jestem doświadczona przez wiele trudnych sytuacji i wiele złego w życiu widziałam. Jeżdżąc też na krańce świata. I to chyba sprawia, że ja tak bardzo trzymam się po stronie jednak jasności, a nie ciemności. I tak bardzo... W każdej najgorszej sytuacji staram się dostrzec to, co jest w ludziach dobrego i pięknego. To za chwilę, jak pożegnamy się z naszymi słuchaczami, to ten utwór, czyli do wszystkich tych, będzie dla naszych słuchaczy, posłuchają go sobie. A ja bardzo Ci dziękuję. No, pięknie to podsumowałaś. Ja, ja nie wiem co dodać. Dodam tylko tyle, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli te niepowodzenia, one faktycznie mogą nas, nas ukształtować, bo sukces nie jest prostą linią. Po prostu. Czasem, bardzo dobrze powiedziałem. Czasem musimy skręcić, zawrócić, sprawdzić różne drogi i tego się trzymajmy. A ja Ci dziękuję, Kacper. Bo pamiętam, kiedy się spotkaliśmy dwa lata temu i zaczęliśmy tę naszą wspólną głowową drogę. Byłam bardzo wdzięczna, że zwróciłeś uwagę na nasz projekt i dałeś też swoją energię, swoje zasięgi, swoje zaangażowanie, i chciałam Ci powiedzieć, że to jest wspaniałe, że możemy. Razem działać w Młodych Głowach i dla Młodych Głów wszystkich, bez wyjątków. Dziękuję Ci bardzo. To, to ja, ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję za przybycie dzisiaj. E, Martyna Wojciechowska i e, Kacper Zemrzucki, Dobranoc. Dobranoc.